Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Euro Truck Simulator 2 Beyond the Baltic Sea, czy też w skrócie Euro ETS 2 Beyond the Baltic Sea. No i tak, witam was tutaj na poboczu, na awaryjnych, jeszcze w Polsce, ponieważ tak, w pierwszym odcinku, może na początku jeszcze was zapoznam z główną mapą tego nowego DLC Beyond the Baltic Sea. Mógłbym już, a może jeszcze nie, przejdę do tego w trakcie odcinku. Na czym to skończyłem? Aha. W tym odcinku głównie zwiedzimy sobie większą część Kaliningradu, przynajmniej tak planuję, bo jedziemy tak. Jedziemy sobie tutaj z drogi siódemki przez 22 do przejścia granicznego i stąd jedziemy właśnie drogą A229. Tędy przez jakiś środek taki Kaliningradu, to w sumie ten obwód to tak jak jedno miasto. Stąd będziemy zjeżdżać tutaj tak głębiej do tego miasta, tutaj się zrobi taką pętlę czy coś. No i się wróci właśnie tutaj na 229 i stąd tutaj z jakichś zjazdów w sumie jedziemy nadal tą samą drogą. I zmierzamy tutaj se do tej firmy. Akurat jedę na pusto z własną przyczepą, ale jednak ładunku żadnego nie udało mi się znaleźć. Dlatego tak se pojedziemy. No i w sumie nie będzie to cały Kaliningrad, bo na przykład tego miejsca nie będę specjalnie jakoś odwiedzał, czy też tutaj nie będę jechał. Ale tak, nie będę przedłużał też. Ja tu już wrócę do ciężarówki. I tak, dzisiaj spróbuję jakoś pojechać z free truckiem. Akurat tą wersją, która wykrywa twarz, więc mam nadzieję, że jakoś to będzie. Trochę jestem dalej od mikrofonu niż standardowo. Ze względu na to, żeby móc sterować jakoś tą twarzą, żeby mi to jakoś sensownie wykrywało. Mam nadzieję, że jakoś źle nie jest, jeśli chodzi o dźwięk. Bo w sumie różnica jest niewielka, ale zazwyczaj, tak jak mówię, siedzę blisko tego mikrofonu. I tak, oczywiście jak z tą serią, jak to z tymi DLC, planuję właśnie tutaj też zrobić z tego serię. Zapomniałem tych świateł. Z tym, że tak, jeśli ktoś kojarzy serię z Oregonu akurat, to jak wiecie, tam akurat te odcinki są dosyć proste. Zazwyczaj jedziemy jedną główną drogą, i albo kierujemy się ze wschodu na wschód, albo z północy na południe. Ze wschodu na zachód, nie wiem co ja powiedziałem. Ze wschodu na zachód, albo z południa na północ, czy odwrotnie, obojętnie to. Od góry do dołu, czy prawo-lewo. No i zazwyczaj jest coś takiego w tej serii jak... jak to się nazywało? Wiecie, momentami tak przyspieszam film, muzyka też sobie leci głośniej. Cholera, nazwa mi uciekła. W każdym razie, jak ktoś wie o co chodzi, ten wie o co chodzi. Zastanawiałem się, czy nie zrobić podobnie tutaj w tej serii z Beyond the Baltic Sea. I stwierdzam chyba, że jednak nie zrobię. Dlaczego? Ponieważ to DLC jest zajebiste. Naprawdę. Pokażę wam coś. Kiedy nie mogłem jeszcze nagrywać filmu, nie miałem niestety dobrych warunków. Przejechałem sobie pierwszą lepszą trasę, jak widzicie. Tutaj z Olsztyna jechałem przez właśnie Kaliningrad, tylko tak północ, którego niestety nie odwiedzimy, no ale trudno. Jechałem przez Litwę, Łotwę, tutaj kawałek Estonii, część tutaj, główna trasa przez Rosję i do Sankt Petersburga niby jechałem, ale jednak tutaj byliśmy koło Sosnowego Boru. Znaczy ja byłem. I muszę wam naprawdę potwierdzić, że to DLC naprawdę jest zajebiste, jest super. Mało grałem, więc może tak nie do końca to, co za chwilę powiem, jest 100% prawdą, ale to chyba jest najlepsze DLC, jakie wyszło. Tak, mogę tak w chwili obecnej jeszcze stwierdzić, ale potwierdzę te słowa w momencie, kiedy ta seria
no się zakończy. Albo przynajmniej zobaczę większość terenów, bo jak widać zwiedziłem tylko jedną trasę, nawet we Finlandii nie byłem jeszcze, nic takiego. Nie chciałem wszystkiego zwiedzać. I tak, jesteśmy przy przejściu granicznym oczywiście, gdzie jak widać podjeżdżamy sobie do tego znacznika. Nie pojawił się komunikat, bo akurat mam wyłączonego doradcę drogowego, ale akurat tutaj, tak jak przy bramkach na autostradzie, naciskamy Enter, no i jedziemy oczywiście dalej, tylko uwaga tutaj na ograniczenia prędkości, bo naprawdę jest no niska, jak widać 20 km, za chwilę tylko 40. I tak, akurat wyjechaliśmy z przejścia granicznego w Polsce i zmierzamy tutaj do przejścia granicznego w obwodu kaliningradzkiego, tutaj przejścia tego rosyjskiego. Jak widać, tutaj te tereny są już inne, a wyjechaliśmy przecież z Polski, która cechuje się tym, że no wygląda tak jak no podstawka, stara podstawka gry. No i ale jak widać, albo jak było, no jak było widać po drodze, fajnie zrobione te przejście. Mi się naprawdę podoba to, jak oni przychodzą z tej starej, takiej starej, no, wymagającej remontu mapy tutaj na tą nową część. To mi się naprawdę podoba i w ogóle ten cały tutaj pomysł z tymi przejściami też jest bardzo dobry. Z tym, że z tego co pamiętam, one mają być nawet chyba jako tako poprawione. Ponieważ SCS miało z okazji wydania Beyond the Baltic Sea streama, na którym pojawiło się dosyć dużo ciekawych kwestii, takich jak na przykład dalsze plany, pytania, co, jakie kolejne mapy, co oni planują, co z ciężarówkami i tak dalej. Spokojnie, będzie o tym oczywiście film. A jeśli ktoś chce się dowiedzieć już co i jak, to prawdopodobnie gdzieś to można znaleźć na Reddicie. Ktoś wypisał te punkty, które pojawiły się na streamie właśnie z software. Dobra, nic nie jedzie. Oj, sorry, tak wyjechałem dziwnie. Niestety muszę grać bez żadnego tutaj ruchu oporu ciężarówki. No jedzie się jak jedzie. Ale te światła mnie w grze wkurwiałem, naprawdę. Patrzcie, jakie to jest jasne. Jeez. Ale bez nich to trochę gorzej. Na czym to skończyłem? Na streamie SCS Software, gdzie w sumie był też poruszany temat właśnie przejść granicznych. Część graczy uważa, że jest to za proste. No i faktycznie w sumie jest trochę za proste, no bo podjeżdżam, naciskamy Enter i tylko tyle. A bywa tak, że czasem te ciężarówki na takich przejściach granicznych czekają parę dób, bo na przykład nie mogą przejechać przez coś. Znaczy nie mogą przejechać z jakiegoś powodu. Trochę to za łatwe faktycznie, ale SCS planuje jakoś to w przyszłości prawdopodobnie utrudnić. Więc to tak na marginesie dodam, jeśli chodzi o te przejścia graniczne. I w sumie tak, ile zostało tak do końca tej trasy? 200 km. Ja tak na początku powiedziałem, że zastanawiam się, czy robić te przyspieszenia, czy nie. Czy jakoś tak, tak jak z Oregonem. Zastanawiam się, bo z jednej strony no trudno by było mi tu mówić o czymkolwiek tak w trakcie filmu. Jakoś tematu nie mam, nie będę chyba w każdym filmie przecież mówił co i jak o tym DLC. Ale zastanawiam się, czy opłaca się. W ogóle tutaj jest remont. Znaczy remont, chyba droga jakaś budowana. Zastanawiam się, czy warto w ogóle robić te przyspieszenia, bo naprawdę tutaj różne szczegóły tego DLC naprawdę warto pokazywać, jak takie smaczki właśnie, jak tutaj policja jechała, jakaś, jak te drobne szczegóły, bo naprawdę, jak ja pierwszy raz pojechałem po tym DLC, jak zobaczyłem te nawet pierwsze lepsze skrzyżowanie w Kaliningradzie, to naprawdę coś wspaniałego.
takiego skrzyżowania, to żeście nawet nie widzieli w przebudowanych Niemczech. A jakiego, no ciężko mi pokazać, bo akurat w tym miejscu nie jestem, może po drodze będzie, możliwe, że właśnie po drodze będzie mijane. Takie jedno fajne skrzyżowanie. No oprócz tego skrzyżowania to naprawdę jest tu dużo istotnych rzeczy, jak te wszystkie takie pierdoły drobne, takie szczegóły dodatkowe, tak, nie ma takiej monotonii, tego samego, przekopiowanego. Nawet jeśli jest fajne, to nie powtarza to się po 10 razy, jak co w niektórych DLC, tylko jest tu naprawdę dużo szczegółów, bardzo sensownie jest to zrobione. Czy ja mam tu skrana? Zresztą jeden pies pojadę tam albo tam. Jeszcze tu słońce tutaj mi wali, no to nieźle, no. Ogółem jeszcze takie drobne rzeczy, jak takie mniejsze miejscowości, gdzie nie gdzie, chyba tam gdzieś w Rosji nawet się pojawiały, czy ten trafik. No, naprawdę nieźle to wygląda. Wystarczy popatrzeć na lewo, na prawo, tu jakieś jeziorko. Tutaj coś ala przystanek, ale tych przystanków jest znacznie więcej. Tutaj na przykład jest przystanek. Jeszcze nie patrzyłem, czy się zatrzymują busy, czy autobusy. Musiałbym zobaczyć. Ale fakt, jeśli chodzi o te przystanki, to sporo ich jest, więc wątpię, żeby się nie zatrzymywały tam. Nie wiem, muszę obczaić. Nie miałem na to czasu. Tutaj przejazd kolejowy w mieście, za chwilę jakiś pociąg przejedzie, czy coś. W innych miastach nie byłem, a wiem, że tam pewnie tramwaje będą, tu muszę uważać. Czy coś jedzie? Nie, tu akurat chyba nie. A, to jest nieczynne. Ale tutaj, patrzcie, jaki pociąg. Coś wspaniałego. I te pół zapory. Mam nadzieję, że się nie mylę. Pół zapory, co nie? Bo tak jakby było do końca, no to by była pełna zapora czy coś. A tak to pół zapory to chyba są. Nie wiem, nie pamiętam. Ale naprawdę super to wygląda. I to w samym Kaliningradzie. W samym Kaliningradzie. Niby jedno miasto, niby takie małe, nic. A jednak już tu się super naprawdę prezentuje. A cała mapa jeszcze tym bardziej. Tak jak mówię, no... Dla mnie to jest jedno z najlepszych DLC. Patrzcie, kolejny jedzie. Ja myślałem, że za chwilę będzie otwarte. To niezłe pociągi. Mistrz jedzie. Szczerze? To ja chyba tą właśnie serię będę tak prowadził. Za wcześnie ruszyłem, no ale trudno. Ty patrzcie, znowu się opuściły. To jest ciekawe. To miałem farta. No ale jednak nie powinienem aż tak wyjeżdżać. To fakt. Tutaj ciekawe rondo, tego nie widziałem. Wow, jakie rondo. Te drobne szczegóły, tu przejście, tutaj kolejny jakiś przystanek. Wiem, że takimi pierdołami się zachwycam, no ale naprawdę... No robi wrażenie, jeszcze tu jakieś sklepy. W tej części Kaliningradu nie byłem i robię wrażenie. Te auta też na poboczu. No. Wspaniale to wygląda. Naprawdę. Już na początku ledwo przejechałem dużą część tej mapy. Mało ją znam, a już mogę stwierdzić, że jest to najlepsze DLC, jakie wyszło. I w sumie wątpię, żeby ktoś się nie zgodził. No pewnie, chociaż nie wiem, może ktoś się tam nie zgodzi, ale trzeba przyznać, że kawał dobrej roboty. Naprawdę, nieźle to wygląda. Tutaj też jedzie ciówcie akurat, też jest zamknięte. Tylko jest jeden problem. A nie, świeci się. Z daleka się nie świeciło. Tutaj akurat te światło się nie świeciły. Przedtem. Patrzcie, jedzie kolejny. Naprawdę niezły ruch tutaj. Tam jedzie kolejna jeszcze ciówcie. Gdzie jest, no? To miał być krótki, szybki film. Ja za chwilę mam jeszcze się brać za robienie filmu.
Na niedzielę, bo akurat postanowiłem, że jeszcze zrobię. No patrzcie, kolejna ciufcia jedzie, no. Wiem, że tak ciufcia mówię, no, no pociąg, no ale. No, nieźle, no chcą mnie tu zatrzymać po prostu. No ja nie mogę, bo muszę przejechać ten cały Kaliningrad, to i za chwilę brać się za film na niedzielę. Akurat będzie to specjalny odcinek właśnie z Beyond the Baltic Sea. Bo po warto pokazać, nawet w zwykłym odcinku CTS-a, to DLC. Coś jeszcze jedzie? No coś jeszcze jedzie, no ja cię... Co za... A tym momentami Free Track to naprawdę tak działa, że ja cię... Przynajmniej działa. Momentami to jak on działa, to jest naprawdę dramat. Dlatego jeśli ktoś się decyduje kupić jakiegoś Free Tracka czy coś w tym stylu, no to polecam się zastanowić, zwłaszcza z tym do wykrywania twarzy, bo według mnie chyba lepszy jest ten z tymi diodami, czy co to jest na przykład teraz ten nowszy taki, co się na słuchawki zakłada, ten klip taki. No jeszcze walnę tutaj w filtr. No patrzcie, no przejechać nie można. Czekajcie, to tak jedzie? Nie, dobra, wiecie co, ja jednak użyję tej kamery zero. Bo to jednak jest za duży ruch, naprawdę, i się też za dużo generuje. To już było widać nawet w Open Becie, tego nie poprawili. Ja to pokazywałem w filmie z ukrytymi terenami, gdzie tam dużo tych kombajnów czy traktorów się respiło na tej drodze, po której te właśnie pojazdy jeżdżą. Tutaj pociągi najwidoczniej tak samo działają, też za dużo ich się respi. Ale mnie wkurwia ten trak. Free track, a ty jedziesz tam? Jedzie. Dobra. Ktoś mi zarzucał akurat, że jeżdżę tak na... wiecie, że się nie patrzę na prawo i lewo, no niestety, no myszką nie chce mi się ruszać co chwilę. A free track, no działa jak działa momentami, no ale będę próbować z niego korzystać. W warunkach bojowych, czyli w nocy to tak ciężko. A zwłaszcza, że nie mam żadnych lamp czy coś w tym stylu i po prostu czasem... różnie to z nim jest. No ale... działa teraz jakoś przyzwoicie, to będzie. Choć tak jak mówię, mam nadzieję, że z dźwiękiem aż tak źle nie jest, bo... no, zawsze nagrywałem z bliska. Kuźwa, tu nic nie widać! Panie! Jak ja mam tu skręcić? Jak ja tu nic nie widzę, tu jakaś blondyna jedzie. Tam coś. Uskania. To jeszcze bardziej się wychyli, trzeba. Ten tu skręca w prawo. Wiecie co, ja się wpierdzielę. Bo akurat ten mnie wpuszcza. Znaczy wpuszcza, albo ja mu się tu wpieprzyłem. Ten las w ogóle jak fajnie wygląda, taki gęsty. Choć tutaj widzę, że... jakaś taka ściana była zwykła, to trochę mi się to nie podoba. Taka graficzna, tak... taki po prostu blok był postawiony. To trochę tak słabo. Ale, bo... próbowali jakoś to przynajmniej ogarnąć. Tutaj był jak się fajnie prezentuje, jeszcze te rury jak lecą. To jakieś reklamy. To jeszcze... jak to się nazywało? Te słupy jeszcze z kablami elektrycznymi. Nie no, kolejne ciufcie, ja cię... Naprawdę, to co musi być w mieście, o ile tam tramwaje przeszkadzają? Jeez. Oh boy. Nie no, 20 minuta filmu... Ile ja przyjechałem tego Kaliningradu? Nie no, to są jakieś jaja chyba. Sorry, ale naprawdę muszę przyspieszyć to, bo tutaj pewnie co chwilę będą przyjeżdżać. No a tu jednak nie ma na co czekać. A tak jak mówię... no, nie chcę jakoś przyspieszać tego filmu. Zwłaszcza, że no, tutaj wszystko najlepiej pokazać od razu. Nie no, to naprawdę chyba będą długie serie, no ale... kuźwa, taki dylemat. Dajcie znać, czy jednak robić tak jak z Oregonem, czyli na przykład na początku mówię, potem jest... ten mnie wpuszcza. Albo jego, nie wiem, ja też skorzystam.
dajcie znać, czy robić tak jak z Oregonem, czyli tak jak mówię, że ja se jadę, że chwilę coś tam powiem, ale potem to jest to skrzyżowanie. To szybko dokończę. Czy robić tak jak z Oregonem, czyli takie przyspieszenia i momentami to przyspieszenie z muzyką i tak dalej, czy coś takiego robić, czy po prostu robić takie zwykłe odcinki właśnie jak tutaj, że jadę i pokazuję wszystko. Czy to jest dla mnie? Nie, to nie jest dla mnie. I to jest właśnie ciekawe, zobaczcie. I nigdzie normalnie nie ma nawet z tych przebudów. Właśnie widzicie to? Brugające światła. To jest coś, czego nie było. Co najwidoczniej może, co jest w Kaliningradzie. Ja mam zielone, ale czegoś takiego normalnie w grze nie było. To skrzyżowanie, nie wiem jak to się fałowo nazywa, wiecie, gdzie mamy parę tych pasów, gdzie jak widać tutaj jedni z jednego pasa jadą na lewo, drudzy na prawo. Te specjalne sygnalizacje. Czegoś takiego chyba nie było tutaj w grze. Przynajmniej nie przypominam sobie, żeby w Italii było. Chyba nie. Albo czekaj, było? Nie, chyba nie było. Jedna miejscowość mi przyszła na myśl, ale tam chyba było coś podobnego, że było takie skrzyżowanie, w sensie, że tylko jedna droga tam dolatywała i oni mieli chyba razem zielone, czy coś takiego, więc chyba tam nie było. Ale jeszcze ta funkcja, że to mrugają te światła, to jest naprawdę coś super. Jeszcze to wszystko w tle, ta zieleń, to wszystko. Sorry, małe cięcie było. Dobra, już wracam. No i dalej jest ta droga. Naprawdę świetnie to wygląda. Tam trochę mi ucięło prawdopodobnie z tą elektrownią. Tutaj jak widać też takie skrzyżowania, aczkolwiek tutaj już chyba zwykły jest. Ale naprawdę świetnie to się prezentuje. Nawet taki zwykły Kaliningrad naprawdę super się prezentuje. A tu jest piękny zachód słońca i ciężarówka mi zgasła. Coś się zepsuło po drodze. Kappa. Naprawdę aż muszę to zrobić normalnie. Studio fotografii. Coś wspaniałego. Te widoki. To wszystko. To jest beautiful. A tak jak mówię, no to nie jest koniec jakiś, ani nic takiego. Kurde, chciałem mieć widok na tamto, to. Uciekła mi nazwa kolejna. Jak to się nazywało? Wiem, że to chyba służy do chłodzenia, czy jakoś tak. Ale nazwa mi uciekła. No trudno. Dobra, będzie jedno zdjęcie. I oczywiście zachodem słońca musi być jakieś. Akurat na dalszą panoramę. Dalsze krajobrazy. Aż mi się też po części to Vive la France przypomniało, jak w tle były te widoki takie. No ale chujowo. W tle były te takie widoki też, że to zachodzące słońce było. No i też się takie fajne screeny w sumie robiło. Tutaj oczywiście jest zjazd z drogi, bo dalszej części nie ma. Ogólnie pamiętam, jak pierwszy raz tędy przejechałem, to mi się nawet podobało to rozdwojenie w lewo czy w prawo, bo mówię to już któryś raz, ale naprawdę warto. No to jest najlepsze DLC, jakie widziałem. Naprawdę widać, że jednak sporo roboty w tym było. Bardzo dobrze im to idzie. No z DLC na DLC jest coraz lepsze. No, ciekawi mnie, co SCS musi wymyśleć w następnym DLC, w ogóle jakie musi być następne DLC, żeby no pobiło to. Aczkolwiek ten proces technologiczny, to co wymyślałem, etc., no to prawdopodobnie no, następne DLC może być lepsze niż to, ale no
SS tym DLC naprawdę podbiło stawkę. Tak jak mówiłem, że Oregon jest znacznie better than Nowy Meksyk, czyli jest znacznie lepszy niż Nowy Meksyk. Tak tutaj, no, to DLC przybije, no każdy ma swoje zdanie. Italia jest świetnym dodatkiem, ale to jest mega. Teraz moje skanie odwaliło na filmie. Wspaniale. Będzie mnie teraz wkurzać. Ja się z nią będę męczył, a ja tutaj chcę wszystko obserwować, co i jak. Tutaj jakaś chyba rzeka jest. W ogóle taki podniesiony most. Poza tym, z tego co pamiętam, pa jak mi wyjechali, no policjanty jedne. Z tego co pamiętam, to ja w serii z Oregonu w sumie nawet mówiłem, czy w innych filmach, że skoro SS zrobiło znacznie lepszy Oregon niż Nowy Meksyk, które no, przyznam, to jest, Nowy Meksyk to taki średni, że tak powiem, ze względu na teren i w sumie to co tam jest. A porównując Nowy Meksyk właśnie z Oregonem, gdzie Oregon jest świetny, czyli poszło tu w górę, no to porównując Italię tu, no to Italia była świetnym dodatkiem, jest świetnym dodatkiem, a Beyond the Baltic Sea, no to jest super dodatkiem, jest mega dodatkiem. Naprawdę polecam zapoznać się. Wiem, że kosztuje i tak dalej, ale wydaje mi się, że powiedzenie, że chociaż nie wiem, no 70 zł, choć gdzieś, z tego co widziałem, podsyłaliście też linki, które zezwalałem. Bo czemu nie w sumie? Nie jest to jakaś reklama, ale warto pokazać, że są też alternatywne sklepy niż Steam, czy jacyś inne polskie sklepy na przykład. Gdzieś w innym sklepie internetowym takim można było wyhaczyć to DLC, albo można nadal za 40 coś złotych. Więc myślę, że czy to za cenę Steamową, czy to za tą cenę z tego sklepu, z którego podsyłaliście linki, wydaje mi się, że naprawdę warto zakupić to DLC. I tutaj akurat jakaś mniejsza miejscowość, która będzie no też czymś wspaniałym. Już tutaj jakieś samochody pojawiają się na bokach. No, pamiętam, że w Italii gdzieś tam po drodze ktoś tam przy chałupie zaparkował tam jakieś swoje auto. No nie wkurwiaj mnie teraz! Ktoś tam przy drodze, gdzieś tam koło swojej chałupy zaparkował tam jakieś auto, a tu jedziesz przez jakieś miasteczko, miejscowość, jakąś miejscowość, której nie ma na mapie. I akurat koło domu są poustawiane te auta, naprawdę coś mega, naprawdę super to wygląda. Zauważyłem, że tutaj działa chyba taki tryb tego zachodzącego słońca, tak jak w Skandynawii, czyli zachodzi, albo właściwie nie zachodzi. Zachodzi albo późno, albo wcale. Tak jak właśnie w Skandynawii. Ile mi zostało jeszcze tej trasy, to będzie już końcówka. To dobrze, tu będzie już zjazd i będzie koniec. Pół godziny filmu. Znaczy chyba część chyba będzie do wycięcia, czy coś. Ale naprawdę długo, długo się pojawiło. No i tak, jeśli chodzi o tę serię, prawdopodobnie więcej filmów będzie w następnym tygodniu. Nie wiem jak to jeszcze zrobię, może będzie tego więcej niż Oregon, może, zobaczy się. No ale przynajmniej przy okazji, do tego, skania mi zdycha tu. Do tego czasu możecie dać znać, czy robić tak jak z Oregonem, czyli przyspieszyć ten film z muzyką i tak dalej, czy po prostu właśnie robić takie zwykłe odcinki jak tutaj, że gadam cały czas, pokazuję jakoś dokładnie te tereny. No może nie aż tak dokładnie, ale jako tak próbuję tutaj, jak ci jadą, kuźwa. Nie wiem, dajcie znać, bo to oczywiście dla was są te filmy, więc wy zdecydujcie, jak chcecie oglądać. Bo naprawdę, seria z DLC zawsze była taka, że... No i pa, jeszcze mi tu zgasła. Że tu są te przyspieszenia, że ona jest krótka, szybka i tak dalej. I tak było od Vive la France, ale naprawdę dla tego DLC warto zrobić wyjątek.
Co, jakie zlecenie? Co ty pierdolisz? Gdzie tu jest finish? Aha! Ja pierdolę, zapomniałem, że nie mam ładunku. Dobra, nieważne. Ja miałem tu tylko dojechać. No i parę do nim mi zdechła. Dobra, już nie będę jej męczył. Więc, no, to by było na tyle. Żegnam was z moją zepsutą Scanią, którą muszę naprawić przed następnym odcinkiem, tym razem na niedzielę. No i w sumie zapraszam też na niedzielny film, w którym będzie znacznie więcej, będzie dłuższy, będzie jakaś większa trasa, jakiś ładunek przez Beyond the Baltic Sea. No i w sumie to tyle, więc zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania, go udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera Google Plus do wszystkich linków w opisie. No i oczywiście dajcie też info na temat tego, jak mają wyglądać te filmy, czy przyspieszeniem, czy takie zwykłe nagrywanie. No i też, czy nie było jakoś źle z tym dźwiękiem, bo no, wiecie, momentami się dosyć odsuwałem, dosyć nie, i to tak różnie może być. Trochę dalej jestem, ale mam nadzieję, że aż tak źle nie jest. No jak będzie, no to no, trudno, no. No trudno, no coś się wymyśli, ale to no, tyle, więc no. Jeszcze raz, opis i tak dalej. No i trzymajcie się. No i cześć.